ramienia Akademii Edukacji i Rozwoju Majki Jarzowskiej prowadzę tego live'a i moim gościem jest... Muszę sobie zapiszczeć! Moim gościem jest Miłosz Brzeziński. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, kim jest Miłosz, to zanim oddam mu głos, to parę słów powiem malutko, tak żebyś mógł tutaj dopełnić i dopowiedzieć. Z informacji, które znalazłam o Tobie, takie, którymi moderujesz i które dajesz światu, to, że jesteś autorem książek, konsultantem biznesowym, trenerem rozwoju, psychologiem. No i ja jeszcze dodam, że jesteś też tatą i z emocjami i trochę mogę powiedzieć, że z takimi, no, z treningiem mentalnym, ze schematami mentalnymi również pracujesz ze swoim dzieckiem, ze swoją córką. Tak słyszałam w jednym podcaście, nie wiem, czy to prawda, czy tutaj nic nie pokręciłam. To akurat prawda, tak. Tak. I zaprosiłam Cię do tego spotkania, do tego live'u, abyśmy porozmawiali, szumnie będzie brzmiało, o emocjach. Witaj, Miłoszu. Dzień dobry. Chyba warto powiedzieć, że tak zgodnie z literą polskiego prawa to psychologiem nie jestem, ale się psychologią zajmuję i jestem konsultantem, bo co prawda ustawa o zawodzie psychologa jest tak napisana szybko, a rzeczy pisane szybko najczęściej działają średnio, więc ona nie działa w ogóle, ale jeżeli mam potwierdzać albo zaprzeczać i mam być przy tym uczciwy, to tak. Ale rzeczywiście prawdą jest reszta i prawdą, że jestem tatą i że z córką, tak, to trudne są tematy bardzo. A od razu przywodzące na myśl pytanie, czy jest przez to łatwiej, czy trudniej. Wierzę, że jest łatwiej, bo generalnie zakładam, że wiedza merytoryczna jednak w życiu pomaga. Chyba nie byłoby sensu się uczyć za specjalnie, gdyby tak nie było. Czyli tak naprawdę trochę masz tak samo jak ja, dlatego że ja w związku z tym, że tak jak ty jestem konsultantem biznesowym, trenerem biznesu, i zajmuję się psychologią rozwoju, to też bardzo często do mnie mówią, nawet mają mnie zapisaną w telefonie jako pani psycholog albo psycholog kaczka. Tak, tutaj psycholog biznesu, tu mi tutaj koleżanka pokazuje palcem, no, że tak miała mnie napisaną w telefonie. No i teraz się wszystko tak zmienia. No. I ja też zawsze prostuję, że zajmuję się psychologią, tak mam jakąś tam wiedzę, nie wiem, dużą, małą, bo ona jest tak ogromna, że ciężko to przyrównać. Natomiast się nią zajmuję i w ogóle się nią pasjonuję. I zaprosiłam Cię do tej rozmowy i bardzo się ucieszyłam, jak od razu napisałeś, że o emocjach to Ty zawsze. O emocjach to Ty zawsze. I ja mam takich parę pytań dotyczących tych emocji i powiem, dlaczego o tych emocjach chcemy sobie porozmawiać. Ja z moją przyjaciółką i wspólniczką tak się kiedyś złożyło, że skonstruowałyśmy grę, która dotyczy emocji i treningu mentalnego. Nazywamy to grą, ale tak naprawdę to jest coś więcej niż gra. I bardzo mocno mamy takie marzenie, żeby tę przestrzeń i emocji trochę porozkładać na części pierwsze, tak trochę pozmieniać nawet, trochę bardzo pozmieniać tego, co mówimy, jak funkcjonujemy, no żeby już iść trochę z duchem czasu tego, co wiemy o mózgu i emocjach, żebyśmy już nie tkwili w tych starych schematach słownych, takich bardzo starych, takich, ja w ogóle jestem za tradycją, natomiast żeby w tej tradycji weryfikować, co już jest do wyrzucenia, co tak, se zamienić na przykład na nową tradycję, a tak, co absolutnie nam służy. Tak. I stąd zajmujemy się cały marzec tematem emocji i stąd te live'y, stąd zaproszenie Ciebie. Więc zanim do tych moich pytań, to w związku z tym, że mamy emocji moc, to dzień dobry, Miłoszu, jak się czujesz, jak Ci dzisiaj, teraz? Sobie dobrze mi jest teraz. Mhm. Trudno, ale dobrze, tak bym powiedział. Aha. Czyli właściwie tak, jak ma być. Jest teraz taki nurt, bo
Podjęłaś temat ważki i trudny tam z dziewczynami podjęłyście, dlatego że my z jednej strony mamy w nauce zawsze ten problem, który w myśleniu potocznym się nie pojawia, ani w myśleniu magicznym, że nauka czasami udziela takiej odpowiedzi, że ona nie wie. Jak pójdziesz do tam wróżki czy do szamana, to on wie. A nawet jak nie wie, to potem ci wyperswaduje, że właściwie to ci powiedział na poprzednim spotkaniu, tylko nie zrozumiałaś. Badacz może powiedzieć, że nie wie. Trochę mu jest wstyd i szkoda, ale też jest trochę ciekaw. W każdym razie drugi element, o którym chcę powiedzieć, jest taki, że nauka się po prostu zmienia. I że my możemy coś uważać na jakiś temat, a potem się za jakiś czas uważa, że to nie było jeszcze optymalne. I dlatego to jest trudne znowu dla nas, jako dla odbiorców takich kwestii, na których się nie znamy. Ja na przykład czytam o kuchni i czytam artykuł, że mleko, olej kokosowy, załóżmy, jest najlepsze w ogóle ze wszystkiego i trzeba się go pchać wszędzie, a się okazuje, że to jest artykuł sprzed 3 lat, bo artykuły sprzed roku już piszą, że właściwie nie jest ten olej kokosowy taki super, nie? I jak ja tego nowego już nie wyłapię, to mogę być do tyłu. Mało tego, te osoby sprzed roku prawdopodobnie w nauce, zresztą często tak się dzieje, za 20 lat i tak zostaną ocenione jako bardzo naiwne, bo okaże się, że ten olej kokosowy dobry dla osób tam ze skórą jakąś, ale w sumie dla osób ze skłonnościami do depresji oraz niebieskookich nie do końca, nie? I to jest cały czas z czym my się tyramy w nauce, że na przykład my coś możemy dzisiaj powiedzieć, zakładając zgodnie z taką teorią, że jesteśmy takimi już późnymi gośćmi na Ziemi, że już po nas to niewiele się nowego wymyśli. Oto my odkrywamy, a propos emocji, dam ci przykład. Mieliśmy taką epokę, którą nazywano toksycznym optymizmem dzisiaj z perspektywy czasu. Że to u mnie jest wszystko w ogóle super. Ja na plaży, delfiny skaczą, na Instagramie zobacz, a moje dzieci cudowne, co u ciebie, wszystko ekstra, w ogóle znowu tam, znowu Taki lepiej. Już high. myślałem, że to jest niemożliwe, a jednak znowu lepiej, dokładnie. I okazało się, że ten toksyczny optymizm, już pomijając kwestię, dlaczego on został tak określony wstecznie, nie sprawdził się za bardzo, albo my mamy jakąś taką wewnętrzną potrzebę do ulepszania, wrócił wielkim takim kółkiem do rozmowy o emocjach swego rodzaju tragiczny optymizm, a nie toksyczny. Tragiczny dlatego, że my zakładamy, że życie jest cierpieniem i że ma dużo różnych trosk, bólów i codziennych takich brudów swoich, które ma, i my pomimo tego wyszukujemy jakiś głębszy sens i radość w tym, co się dzieje, nie próbując zanegować, że to w ogóle istnieje. I teraz wiesz, jak my o tym sobie rozmawiamy, albo ja o tym opowiadam, to ja siebie sam przekonuję, że to jest niezły pomysł. Być może nawet bardziej niż do tego toksycznego optymizmu, który miał miejsce wcześniej. Ale drżę na myśl, że za 10 lat mogę oglądać ten sam na przykład wywiad tego samego live'a, gdzieś on tam się zakitra, bo na internecie podobno nic nie ginie. I okaże się, że to też już nie jest prawda. I prawdopodobnie tak będzie. Tak samo jak my wymyśliliśmy wiele innych rzeczy, tak? Na przykład jak hodować zwierzęta, a za 50 lat nas ocenią jako takie dość bestialskie pokolenie, które zwierzęta traktowało tak. A być może za 150 lat ocenią nas jako źle moralnie za to, jak traktowaliśmy roboty z Boston Dynamics, które tam są na YouTubie, dotykane patykiem, bo to też będzie ludzi urażało, że jednak robotów nie wolno, bo to, jak ktoś widzi, że robot jest popychany, to dla jego mózgu to jest jakby jakaś istota ludzka była popychana i to dokonuje u niego jakichś tam obciążeń. Więc takim myśleniu naukowym to jest niestety duży kłopot i warto o tym powiedzieć. Więc i te rozmowy o emocjach cały czas płyną, bo jak zresztą zauważyłaś, zaczęliśmy od takiego kartezjańskiego myślenia, w zasadzie od czegoś, co nazywane jest błędem Kartezjusza, że rozum da się od emocji w ogóle odciąć, Oddzielić. oddzielić, i że osoby rozumne to są takie, co my chcemy, żeby były, a emocjonalne to takie sowizdrzałe i tam urwipołcie i robią różne dziwne rzeczy. I potrzeba było wielu lat, żeby dojść do wniosku, że to jest w ogóle niemożliwe. I że jest z tego duża korzyść, choćby z takich właśnie narzędzi, które jak na przykład ta gra, które dają to podejście, bo chociaż gdybyśmy złapali złotą rybkę, to jest taki przykład, i większość osób zapytana na świecie o to, czy wolałaby mieć o 30 punktów inteligencję w IQ, takie klasycznie pojmowane tradycyjnie, wyżej czy niżej, powiedziałoby tak, niż inteligencję emocjonalną, to o 30 IQ wyżej niewiele w życiu zmieni.
ponieważ taka inteligencja pojmowana klasycznie pomiędzy 100 a 120 to może jeszcze coś tam zmienia trochę, ale 120 o 150 kompletnie już nic nie robi. O wiele bardziej by nam się opłacało wpompować to życzenie złotej rybki w podniesienie na przykład inteligencji emocjonalnej. To o wiele więcej w życiu zmieni, bo życie to nie jest sudoku. Ja nie mam tylko widzieć błędów popełnionych w swoim życiu, ale na przykład wiedzieć, czy wypada powiedzieć o tych błędach. Czy to jest moment, żeby o tym powiedzieć? Czy to jest dla mnie moment, żeby się nad tym zastanawiać? Co ja Jak mam to z tym robić? przeżyć? Tak, dokładnie. Tam jest wiele takich różnych narzędzi, a nie tylko, że ja widzę, że 2 plus 2 jest 5 jest napisane, ale czy jak komuś umarł chomik tego dnia, piesek albo coś się stało, czy to ja w ogóle, czy to jest ważne, żebym ja mu teraz zwracał uwagę, że on to napisał. I to jest o wiele ważniejsze dla takiego lepiej przeżytego życia niż to, że ja widzę, że to jest nie po matematycznemu. Lepiej i zdrowiej, nie? Bo na końcu No mamy takie tak. i poczucie, ale też fizjologię, która mi mówi, czy to moje ciało całe i ja jestem bardzo schorowana, bo to było trudne wszystko, co tam mnie się zbierało, czy jednak szłam w zgodzie z tym, słuchałam siebie i no, dawałam sobie albo odejmowałam sobie to, co jest. Wiesz, co powiedziałeś, ważną rzecz. Nie, taką, nad którą ja bardzo długo przy tworzeniu tej gry się zastanawiałam, bo cały proces tworzenia gry to długo trwał, bo cały czas jedna rzecz mnie zastanawiała, jak się wziąć za to, co powiedziałeś, czyli za tą zmianę, czyli za to, że za 10 lat możemy mieć inne treści wsadu merytorycznego do tej gry. Nie? Bo na przykład nie wiem, karta, hasło emocje, hasło ruch. Zostaną bezzmienne, natomiast wsad merytoryczny, który dajemy, no może ulec w ogóle dezaktualizacji. I znalazłyśmy na to rozwiązanie, i na ten moment, nie wiem jak za 10 lat będzie, to jestem z tego rozwiązania dumna, bo do gry jest cały system online, który jest nagrywany, i jest do tego też książka, która jest wydana. Natomiast książkę możemy wydać przy kolejnej edycji zmienioną i możemy i będziemy i już dogrywamy nowe filmiki instruktażowe, czy jakby to, co nam się w danym momencie pojawia, że a jeszcze trzeba dodać, nie tylko erratę, ale nie wiem, to zrób inaczej, to coś tamto, to my dodajemy. Także dla mnie, mam takie poczucie na teraz, chociaż gra jest młoda, że udało nam się stworzyć coś, co będzie żyło i rozwijało się razem z nami, i będzie właśnie miało szansę dawać również to takie, nie wiem, czy świeże, czy nowe, czy jakiekolwiek już zmienione myślenie. I właśnie, bo wiemy, dlaczego tak trudno jest z tą wiedzą, że to ona się dezaktualizuje i zanim do nas. Do bieżącego użytkownika, który nie siedzi, nie czyta książek, nie zajmuje się tym zawodowo, tylko zawodowo zajmuje się czymś innym zupełnie, no to zanim ta wiedza do niego dotrze, to mija 20-30 lat. Stąd mam takie poczucie, że takimi live'ami, spotkaniami my mamy szansę dotrzeć z tą nową treścią. I moje pytanie a propos emocji, Miłoszu, jest pierwsze. Jak myślisz, dlaczego wstydzimy się emocji? Jeszcze nawet dalej, nie? Nadal. Pewnie się będziemy wstydzić. Ja bym nawet prowokacyjnie odpowiedział, że w sumie to dobrze do pewnego stopnia. Dlatego, że emocje są pewnym sygnałem, z którym z nie każdym my chcemy się dzielić. Ponieważ emocje powodują wystawienie nas na strzał, właściwie powinienem powiedzieć. One powodują, one ułatwiają dotarcie do nas. Jeżeli ja pokażę, że coś na mnie wywiera jakiś wpływ i nie zachowam twarzy pokerzysty, moja ekspresja emocji jest duża, a reakcje natychmiastowe, to jest mnie po prostu łatwo oszukać, żeby nie powiedzieć, Łatwo że wyrolować. przeczytać. Tak.
przeczytać, to wiesz, jakbyś była moją mamą, czy przyjaciółką, czy coś, to może mi to specjalnie nie przeszkadzało, że ty widzisz i ty do mnie mówisz, a może w góry, i ja robię tak, a to może nad morze, i ja się cieszę, no to widzę, że nad morze, nie? To nam klei tę dyskusję. Ale gdybyś ty mi próbowała sprzedać wycieczkę, i ja nie mam wątpliwości co do twoich wysokich kompetencji, ale mam wątpliwości co do tego, na co ty masz marżę wyższą w tych wycieczkach i do czego mnie będziesz zachęcała, to możesz przy mojej takiej jawnej ekspresji jechać przez wszystko i patrzeć niekoniecznie jakimiś mikroekspresjami ekmanowskimi się poruszając, tylko normalnie na pałę patrząc na moją twarz i jak zmienia się jej ukrwienie, dojść do tego, jak mnie podejść, żebym ja kupił cokolwiek, choć być może się wahałem. My również wiemy, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, ale że o ile życie raczej takie dobrze przeżyte, to jest życie w emocjach, które są stonowane, czyli nie buja nas za specjalnie. My mamy na przykład badania z okresu covidowego, że osoby, które są po prostu czymś zajęte w życiu, i między innymi też nie wchodzą za specjalnie w kontakt ze swoimi emocjami. Potem, kiedy się o to pyta, to mówią, że jak są zajęte, to mają oczywiście, że wiele bardzo negatywnych emocji, bardzo takich przykrych, tak powiedzmy, żeby to było jasne, przykrych emocji, ale mają też wiele bardzo miłych emocji, jak są zajęte. I dla psychologów jest to często sygnał, że one są rozchwiane. Że jak nas tak buja z jednej strony na drugą, to wcale nie jest zdrowo. Że o wiele bardziej zdrowa. Psycholodzy nawet mówią, że być może to nie jest dobre rozróżnienie na emocje przyjemne i nieprzyjemne, tylko na emocje wysokie i niskie też wypadałoby odróżnić. Wibracyjnie i Tak, też. że wysokie emocje zawsze nas wystawią na naiwność swego rodzaju. Że się okaże, że jak jesteśmy bardzo szczęśliwi, to powiemy tak, nawet jeśli to nie jest facet dla nas. Że jak jesteśmy bardzo szczęśliwi, to weźmiemy kredyt. Jak jesteśmy bardzo szczęśliwi, to jesteśmy w stanie, to na każdym właściwie szkoleniu sprzedażowym się uczy, żeby wpuścić klienta w emocje, bo on w emocjach dokona większych zakupów. I dlatego, jak sobie o tym pomyślimy, w historii świata wysokie emocje i ekspresja takich silnych emocji były zawsze oznaką słabości charakteru. Albo ktoś tak beczy, że aż się nie może opanować, albo śmieje się, to my uznawaliśmy za bezczelne, że tak się śmieje, że aż do rozpuku się śmieje. To było takie rubaszne, przaśne, mało kulturalne na pewno. Natomiast praca ze swoimi emocjami, żeby one gdzieś były po trochu, choć nie do końca czasem chcemy się na to zgodzić, bo przecież nie idziemy do kina po to, żeby sobie cały czas powtarzać, że to jest tylko film. Tylko chcemy się posmucić, pośmiać, Chcemy to pobać. przeżyć. Chcemy to przeżyć tak głęboko, nie? Choć pewnie stoicy powiedzieliby, że to jest uzależnienie od endorfin, że jesteśmy ćpunami tych endorfin, żeby się lepiej tego w życiu pozbyć, bo to nas właśnie wystawia na naiwność. Więc podobnie z takim zapchaniem poznawczym. Jak się ludzie sobie na przykład obiecują, że nie będą jedli pączków, a potem im się proponuje deser po badaniu, to im trudniejsze jest to badanie, tym większe, tak, a bardziej angażujące, tym większe poznawczo, tym większa jest, czyli zapamiętuje się na przykład ciągi cyfr, tym większa jest szansa, że oni jednak poproszą o pączka, więc wyczerpanie też wpływa na to, że my takie emocjonalne, że my się Że chcemy nie korzystać z będziemy tego ośrodka tak nagrody, żeby sobie coś dać, dokładnie, żeby żeby dla. wytworzyć sobie serotoninkę, dopaminkę, żeby nam było po prostu trochę się Tak. podchaić, nie? Tak zdrowo. Dalej jeszcze. Furia, kolejna sprawa, którą my często mamy, czyli w oczach krwią zabłysnął, jak się ocknął, to już nic w domu nie było, co było z porcelany wcześniej, a rodzina już z walizkami stoi na dworcu w trosce o swoją integralność fizyczną. To jest znowu taki, no już mnie tak zdenerwowałaś, to jest zwłaszcza w takich dysfunkcyjnych rodzinach, że nie mogą, bo tak mnie zdenerwowałeś, że nie mogłem nic z tego zrobić. To też jest do regulowania, dlatego że furia ma swoje zastosowanie społeczne w skrajnych przypadkach zagrożenia życia, w całej reszcie zakładamy, że jest kosztowna społecznie, zawsze się na tym straci. Jest to zbędna emocja i warto nad nią pracować, żeby jej nie było. Dlatego, że pomijając sytuację, w której naprawdę jestem owcą zagonioną na klif i jedyne, co mi zostało, to podjąć walkę, to cała reszta reakcji w furii to są reakcje, które są szkodliwe po prostu i dla mnie, i dla mojego otoczenia. Więc gdybyśmy mieli odróżniać te wysokie emocje od niskich, to pewnie tym niskim przyznalibyśmy większą szlachetność, że stonowany jednak przeżywa życie lepsze, ale musi też wiedzieć z tego, co się dzieje. I teraz
Zobacz, bo wracamy do tego twojego pytania. Jakbym się miał zastanowić, dlaczego ja się boję mówić o emocjach, bo nie zawsze na przykład czuję, że to jest osoba, z której ja chcę powiedzieć, czego ja się boję, bo jak jej powiem, czego się boję, to ona, wiesz, póki będzie dobrze, to jest dobrze, jak powiedzieli uczestnicy eksperymentu więziennego Zimbardo. Ale jak się sytuacja zmieni, czyli na przykład ja miałem męża, miałam i ja mu coś powiem, to jak dojdzie do rozwodu i on będzie chciał o te dzieci walczyć, załóżmy, bo tam w trakcie rozwodu często się w ludziach budzi zwierzę, to on se przypomni, co mnie najbardziej I to denerwuje i co mnie wykorzysta. boli. I to wykorzysta. Więc my czasami też warto powiedzieć o tym, że większość psychologów, którzy publikuje i znajdują dzisiaj posłuch, ma zapatrywania liberalne. Zwane u nas lewicowymi chyba w Polsce. A jeżeli ma prawicowy, to się nie przyznaje do tego, albo... Więc w związku z tym, jak pojawiają się jakieś badania, to one często nie różnicują kobiet i mężczyzn, albo mówią, że kobiety są w sumie lepsze od mężczyzn, bo to zawsze bezpieczniej powiedzieć. Jest parę takich przekonań, które liberalnie są promowane, a jeżeli mężczyźni mają być w czymś lepsi od kobiet, to się mówi, że takie najczęściej im się wymyśla takie rzeczy, żeby to niczemu nie służyło. Na przykład, że do małych dziur wrzucają małe przedmioty celniej, nie? Co poza tym, że próbujesz papierkiem wrzucić do kosza w biurze, to w sumie na nic się już dziś chyba nie przyda. W każdym razie kobiety mają tendencję statystyczną do większej ekspresji emocji, co w środowisku intymnym jest bardzo użyteczne. Natomiast jeżeli ja nie wiem, z kim mam do czynienia dookoła, to warto się nierzadko przed tym właśnie powstrzymać. Ale z kolei mężczyźni są zakrzywieni w drugą stronę, tak? Że tam jest gdzieś między kobiecością a autyzmem takie spektrum i tam mężczyzna gdzieś się plasuje taki, że dowiedzieć się od mężczyzny, jak on się czuje, w sumie jest ciężko. Być może można go zapytać jakoś tak pokrętnie w skali od 0 do 10, na ile się czuje, to gdzieś tam grzebnie w głowie coś poklei z matematyką. Ale też znowu. Albo i nie. Albo i nie. Tak, jak już ma wypracowane, że można przeczekać i w sumie nie trzeba w kontakt ze sobą wchodzić. Co by się przydało, bo jeszcze ci o jednej rzeczy chcę powiedzieć teraz tak już zupełnie przy okazji, że w przypadku na przykład mężczyzn, oni najczęściej byli uczeni w historii świata, żeby swoje emocje ograniczać. Nie żeby wejść z nimi w kontakt, zobaczyć, co się dzieje, coś z nimi zrobić, tylko że jeżeli one się w nich pojawiają, to za specjalnie się nad nimi nie zastanawiać, bo one najczęściej są złe. Nie chcę powiedzieć, że statystycznie jest to prawda. No właśnie, ale chciałam o to zapytać. Co ale w takim razie, czy wiesz, czy mamy się wstydzić tych emocji, nie wchodzić z nimi w kontakt? No więc właśnie. No bo wiesz, z jednej strony zobacz, powiedziałaś tak, że jakbyśmy mieli wybrać między inteligencją a inteligencją emocjonalną, to 30, wielkość 30 w inteligencji emocjonalnej, to nam zmieni życie, tak. A żeby mieć 30 więcej w inteligencji emocjonalnej, nie da się tego zrobić bez kontaktu z własnymi emocjami i cały czas się ich wstydząc, stojąc tak. I się zawstydzając. Więc tak. Trochę to są dwie sprzeczne tezy, ja nie? Że będzie mi się lepiej żyło, ale no generalnie to dobrze się trochę wstydzić i to dobrze nie zawsze być w kontakcie, to jak to w końcu jest? To się wstydzić? No być w kontakcie czy nie? Znowu bardzo głębokie pytanie. Po pierwsze, inteligentna osoba nie ma problemu z wstrzymaniem sprzecznych teorii w swojej głowie i odpowiedź na to pytanie jest prosta. Możesz uważać jedno i drugie. Nie uważać tak, ale co możesz robić? Możesz uważać, że palenie papierosów jest szkodliwe i palić dalej. Tak, bo inteligentni nie mają z tym żadnego kłopotu. Druga sprawa jest taka, że my nie do końca jesteśmy pewni, czy grzebanie w emocjach coś zmieni, a zwłaszcza tak na pałę, czy ja tam wsadzę rękę, będę mieszał i coś z tego wyjątkowo wykwitnie. Poniekąd jest to trochę zasadne, bo grzebanie na pałę w sumie bez nomenklatury żadnej nie pomaga, dlatego różnego rodzaju narzędzia są bardzo pomocne, albo rozmowa z innymi osobami. I do tego zaraz wrócimy. A trzecia sprawa jest taka, że mężczyźni się nie wstydzą swoich emocji. To nie jest tak, że się wstydzą, raczej bym powiedział, że byli szkoleni, żeby się za bardzo nimi nie interesować, bo one nic specjalnie im w życiu nie dadzą poza kłopotami. Czyli na przykład wiele takich procesów inicjacyjnych
symbolicznych dla mężczyzn. To były takie procesy, że trzeba było się na przykład mieć twarz wysmarowaną gliną i czołgać się przez osy, które rzecz jasna nie cieszyły się, że się przez nie czołgasz. A ponieważ czołgasz się na golasa, no to mają używanie. I jeżeli komuś ta glina pękła, to znaczy, że się nie nadaje na mężczyznę. Czyli mężczyzn traktowano jak trochę jak silnik od Ferrari w takim karoserii od Trabanta, że go tak w środku nosi, ale to nie powinno wyjść na zewnątrz, bo jak wyjdzie, to będzie tylko gwałt, śmierć i pożoga, co poniekąd było prawdą i niestety, jak pokazuje historia, poniekąd udziałem kobiet. Zresztą zobacz, że my do dzisiaj, choć uważamy, że mężczyźni nie powinni być agresywni, to ciągle narracją społeczną jest mój starszy brat przyjdzie i ci wleje, albo taka narracja filmowa, że był żołnierzem w Wietnamie, niczym się już nie zajmował i postanowił mieć owce, które tam wypasał, ale zabili jego mamę, żonę, ciotkę, suczkę i tak dalej. Czyli jego kobiecie coś się stało i on mówi, o nie, to teraz im pójdę wleje. I o tym pisze między innymi Robert Sapolski w książce, która jutro będzie chyba oficjalnie na polskim rynku, Zachowuj się, Behave, to jest taka cegła. Ona ma chyba z 1000 stron w polskiej wersji, bo polski język jest dłuższy niż... Tak, on pisze, że testosteron znajduje ekspresję w sposób akceptowany kulturowo i społecznie. Czyli jeżeli w warunkach laboratoryjnych stworzymy taką sytuację, że życzliwość będzie promowana, to testosteron będzie promował życzliwość u osób i on będzie jego poziom korelował z życzliwością, bo testosteron raczej koreluje ze sposobami na osiąganie statusu i pozycji społecznej. Tak? Więc jeżeli to jest promowane, to tak działa. No i teraz pytasz, jak to jest, żeby nie ma, jakby z jednej strony uważamy, że to dobrze się tym zająć, no nie uważamy najczęściej tego. Właśnie wydaje mi się, że to założenie, ono nigdy w kulturze jakoś specjalnie nie zagrzało miejsca, że uważaliśmy, że lepiej w ogóle się nie interesować tym, jak się czujesz. Bo jak się zaczniesz interesować, jak się czujesz, na przykład idziesz na wojnę i masz strzelać i się zaczniesz zastanawiać, co myśli osoba po drugiej stronie, jest pozamiatane. Jakakolwiek wątpliwość w zasadzie cię umierasz, no bo jak on się nie zastanowił, no to ewolucja z ciebie rezygnuje w tej samej sekundzie, tak? Więc my raczej nie mieliśmy takich patentów. To teraz dopiero to jest dobry pomysł. Już nie mówiąc o tym, że my dłużej żyjemy i wolimy dłużej żyć zdrowo. A z drugiej strony wiemy, jak to robić. No właśnie też obawiam się, że my nie do końca mamy poczucie, jakie są narzędzia. Na przykład, że my mamy sposoby na radzenie sobie z emocjami, jakbyśmy zapytali statystycznie, jakie są, to nie wiem, czy ktoś jakoś specjalnie dużo wymieni, tak? A mamy tłumienie, mamy unikanie sytuacji, mamy przeramowanie problemu, mamy odwracanie uwagi, mamy modyfikację sytuacji, mamy wsparcie społeczne, mamy połączenie z naturą, które jest bardzo dobre w regulowaniu emocji. Mamy coś też sterować, jak już tak, zajmujemy się mentalem. Ogólny stan nie? zdrowia jest bardzo połączony, czyli na przykład, jeżeli w ogóle się źle czujemy, albo jesteśmy chorzy, wdzięczność, aktywność fizyczna jest, ale nie przesadzona z kolei, tak? Czyli taka umiarkowana. W związku z tym tych narzędzi jest masa, działają, tylko znowu wracamy do pewnego punktu wyjścia, żeby emocjonalnie jesteśmy szczęśliwie w polu, szczęśliwie dla nas, którzy żyjemy w tych czasach, się tym zajmujemy, bo jeżeli tobie by ktoś powiedział, żebyś podniosła głaz 500 kilo, który tam półtonowy leży na trawniku, to wiesz, że bez dźwigu, znaczy możesz podejść dla chichrania się, spróbować, zwłaszcza jak jesteśmy trochę podchmieleni, jest impreza, będziemy przerzucać głazy na rzutowe, jest fajnie, ale nikt się nie spodziewa, że to ruszysz. Natomiast nie mamy kompletnie takiego podejścia do emocji. Wydaje nam się, że emocjonalnie wszystko powinniśmy dźwignąć. Tak, tak jak się kobietom zawsze mówiło, kobieta i ta najlepsza, prawdziwa kobieta to taka, która zrobi wszystko na czas, perfekcyjnie i cały czas wygląda, jakby ją to nic nie kosztowało. Tak, to w ogóle... To tak, uśmiechnięta, tak, zadowolona. Tak, i jeszcze była na paznokciach w ogóle, tak, jeszcze w tak, międzyczasie tak, i w ogóle nawet jej się szminka tam nie nadkruszyła ze specjalnie. Tak. Więc my mamy wbudowaną taką myśl, że pomimo tego, że fizycznie trzeba by ćwiczyć, albo mieć narzędzia, albo że niektóre rzeczy są po prostu niemożliwe do wzięcia na siebie, to kompletnie tego podejścia nie przekładamy na życie emocjonalne. Uważamy, że ja powinienem to znieść.
że nawet jak ci wszyscy mówią, że jesteś do niczego, to jak będziesz wystarczająco silny i surowy wobec siebie, to pomimo tego wszystkiego dasz radę. Otóż niestety mamy badania, że nie, że są takie rzeczy, których emocjonalnie po prostu normalnie człowiek nie zniesie. To jest ponad to, co jesteśmy w stanie w ogóle w swojej głowie wygenerować i potrzebujemy narzędzi, żeby to ogarnąć. I do tych narzędzi nigdy dostępu nie było. Czyli tak troszkę podsumowując, to dobrze być w kontakcie ze swoimi emocjami, w kontakcie jako w kontakcie. Tak. I słuchać tych momentów, kiedy się wstydzimy, tych emocji. Tak. Natomiast ja tak patrząc na to, czego uczymy dzieci, to tak naprawdę pierwsze schematy tego wstydu, no to my dajemy, czy się dziecko ma wstydzić, czy nie, naszą reakcją. I teraz no mamy, według mnie mamy jako rodzice, dorośli, trochę do przepracowania tego wstydu i weryfikację tego, kiedy naprawdę zatrzymaj to w sobie, żeby tego nie dawać na zewnątrz, a kiedy absolutnie możesz to puścić. Czyli że nie wszystko trzeba absolutnie zatrzymywać i nie wszystkiego trzeba się wstydzić. Bo jeżeli mówimy na przykład o dzieciach wysoko wrażliwych, to jeżeli one dostają informację właśnie, że przesadzasz, wymyślasz za dużo, jesteś nadwrażliwa, no to one się zaczynają wstydzić na same dzień dobry, a to tylko potęguje odczuwalność tych stanów emocjonalnych. Poczekaj sekundkę, dziewczyny, czy ja mogę was prosić o zamknięcie drzwi, bo ja słyszę, zbiera mi tutaj dźwięk drukarki. Już. W sumie tak, mamy na to papier rzeczywiście, że po pierwsze w tej naszej rozmowie, tak jak zawsze w psychologii, jest taki kłopot, że ludzie są po prostu różni. I my na przykład bada się osoby, żeby dać takie kwestie, historie nieoczywiste, że niektórzy lepiej rozumieją systemy pod tytułem chemia, fizyka, matematyka, inżynieria, a są osoby, które lepiej rozumieją relacje społeczne. I co jest ciekawe, na przykład jak bada się osoby ze spektrum autyzmu, jesteś albo w jedną, albo w drugą. Czy jest 30, w całej populacji generalnie, jak to przebadano, są takie brytyjskie badania, całkiem sporawe, przebadano jakąś tam, to ponad 5 tysięcy osób chyba z tego co wiem, więc to była spora metaanaliza. 30% osób, które wolą właśnie nauka, matematyka, technika, inżynieria, tak? Rozumiem o co chodzi. 30% osób, które zdecydowanie mają bardziej inklinację w kierunku relacji międzyludzkich i 30% osób, których jest pół na pół. No to jest 90, tam jakieś są procenty jeszcze pomiędzy. Natomiast nie ma tak, że możesz być wysoko i na jednym, i na drugim. I to, co powiedziałaś, jest istotne dlatego, że jeżeli ktoś już jakiś jest, to my nie możemy powiedzieć, że on taki nie jest i żeby się tego wstydził, tak? Bo to kompletnie... No i co ty masz z tym teraz zrobić? Nie? Jakby ktoś ci przyszedł, powiedział tak, no a ty jesteś tam, nie wiem, masz dwie ręce, nie? Albo nie wiem, masz oczy, albo nos, no to wiesz co, dramat, nie? Ty się zastanawiasz teraz jakby co? Znaczy, mało mam wpływu na to, że tak dlaczego, mam, nie? Po pierwsze, dlaczego to wstyd? Bo my jednak, wiesz, z naukowego punktu, chociaż tak intuicyjnie wolelibyśmy, żeby wszyscy byli tacy jak my, bo to by wiele w życiu ułatwiało. Intuicyjnie podkreślam, to jednak nauka ceni sobie bioróżnorodność i my nigdy nie wiemy, i neuroróżnorodność także, i my nigdy nie wiemy, która wersja jest lepsza. Bo jeżeli mamy jakieś wydarzenie, coś huknęło i połowa osób ucieka, a połowa osób jest odważna, to któraś połowa najczęściej przeżyje. I my nigdy nie wiemy, która to będzie połowa. Czy to była ta połowa, co jednak kupiła papier toaletowy, jak się COVID zaczął? Czy to była ta połowa, która powiedziała, nie no, papier toaletowy oczadzialiście, będziecie się podcierać teraz 2 lata tym covidowym papierem, nie? I jeść to z tym płynem do dezynfekowania i makaronem, co kupiliście. Ale tak naprawdę to my w momencie zdarzenia nie wiemy, co będzie naiwnym podejściem, a co nie, tak? Więc my, natura woli tą różnorodność. I gdyby tak było rzeczywiście, że jeżeli ktoś jest na tyle wrażliwy, że chodzi bez skóry po ulicy i to rzeczywiście zagraża jego życiu, to by ewolucja z niego zrezygnowała. Ale te osoby są, czyli to czemuś służy. One z jakiegoś powodu są dobre, ale one nie są takie jak ja, więc rzecz jasna mi to przeszkadza. I oczywiście najłatwiej by mi było w głowie poukładać sobie tak, że one są gorsze, jestem ten lepszy, z nich ewolucja zrezygnuje, tylko jeszcze nie zdążyła, a takich jak ja będą wszyscy. To jest tak zwany
naiwny realizm, tak? Czyli że moje poglądy i moje podejście do życia są popierane przez wszystkie rozsądne osoby. I raczej zdrowi ludzie tak mają. I dlatego ten komunikat, że jak się ktoś denerwuje, taki z seriali polskich komunikach, ktoś się smuci, się mówi, nie smuć się. I on tak mówi, a w sumie przecież nie wpadłem na to. Okej, okay, tak, że nie ma problemu. Nie, już rozmawiają, już. Bo on przecież zapomniał, że można się nie smucić. Albo, można się nie smucić, nie? Narzędzie albo tak. Nie wstydź się tego, nie? To, ale to, ktoś właśnie to ma. I co teraz on ma z tym zrobić, jak to już w tym jest? Nie? Dobra, nie, okej, okay, stop. To chodziło o to, żeby się nie wstydzić. Dobra, bo pomyliłem rolę. Nie? Gąbka, myszka. Już nie mówiąc o tym, że nam się w ogóle emocje mylą, nie? Czy się pojawia jedna, czyli na przykład... Chyba takim przykładem bardzo modelowym jest strach, który w sumie często jest agresją. Mhm. I odwrotnie, czyli że ktoś wyraża agresję, a tak naprawdę się boi. Się w środku boi. Mhm. Tak, i ktoś krzyczy na przykład na swoje dziecko, dlatego je tam wyzywa od przedostatnich, bo ono wbiegło na jezdnię. Dokładnie, mhm. Nie? I ten kontakt ze sobą jest ważny nie tylko, żeby zobaczyć właśnie, żeby dostarczyć sobie narzędzi, co to jest za emocja, ale też cofnąć się trochę w czasie, zobaczyć, co to się przed chwilą stało, bo jednak mózg jest dość tępy i on będzie miał często takie zwierzęce odruchy, coś mu się skojarzy, jakaś historia z przeszłości zupełnie z czapy wzięta. Skleja się, selekcjonuje, to w ogóle dokładnie. Jest masakra, nie? I jak ja sobie zdaję sprawę z tego czasami, że te moje emocje są takie, żeby nie powiedzieć skąd one do mnie przypełzły, to wtedy się je raczej traktuje jak małe dzieci. Siada się na podusi, daje się im batona, pogłaszcze się je, odwróci się ich uwagę, a zobacz pieniążek, a zobacz ptaszek leci i one schodzą. I wtedy my też wiemy, że takie reakcje paniczne w niektórych sytuacjach nie muszą znajdować naszej ekspresji, bo one sobie się po prostu wzięły z abstrakcyjnych, już przestarzałych momentów. Nie? Łatwo to powiedzieć oczywiście osobom w cudzysłowie, które mają PTSD, ale tamten proces wygaszania w ogóle jest zaburzony. One cały czas są na wojnie albo cały czas są w trudnej sytuacji. Ale to właśnie pokazuje ten element, jak te emocje potrafią przejąć kontrolę nad nami, bo jak twierdził już zresztą Wundt, a potem i Zając, i cała reszta badaczy, nie ma ani jednej decyzji w naszej głowie, która nie jest podpięta pod emocje. Pod emocje. Wszystkie są podpięte. Emocja jest pierwsza w stosunku do wszystkiego, a czasami jest jedyną w ogóle przesłanką, bo mamy masę badań, między innymi Zająca, takich, że bodziec jest poniżej progu percepcyjnego, a i tak zmienia nasz nastrój. I my możemy mieć inne nastawienie, ale nie wiemy, o co chodzi. No to wtedy to już jest niestety cel poza zakresem kontroli. Nie dotrzemy może jakąś tam nagminną pracą nad sobą, ale odcinanie się zupełnie od emocji i zakładanie, że ja wszystko wezmę na rozum, to my już dzisiaj wiemy, że jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe do zrobienia. Dlatego cofanie się wstecz, zastanawianie się, co to się właśnie wydarzyło, w jakim ja jestem stanie, czy ja jestem głodny, czy moje dziecko jest głodne, czy moja żona jest głodna. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle sposób na związki, tak, że trzeba być w połowie głupim, a w połowie traktować swojego partnera jak dziecko. Bo jakby dziecko nas przyszło i powiedziało, nienawidzę cię, chcesz do niczego, to byśmy powiedzieli, tak, masz tutaj zupkę, nie? Ale dorosłemu już nie dajemy takiej szansy. A jednak emocjonalnie my często jesteśmy w takim stanie, że trzeba trochę przepuścić takie relacje. Są najlepsze, ale to jest wszystko emocjonalna praca, a nie wiązanie się, że wszystko, co mi przyjdzie do głowy, to musi się wylać, bo ta teoria hydrauliczna w psychologii, że jak coś we mnie nabrzmieje, to mi wysadzi zawory, ona to jest bardzo naiwnym podejściem do tej historii. To się nie musi wylać. Ja sobie muszę z wieloma emocjami w życiu poradzić sam. Niestety, bo życie, na co nas niestety rodzicielstwo często nie przygotowuje, jest w dużej mierze samotnym procesem. Nawet niektórzy twierdzą, że jak ktoś opowiada o swoim życiu, że jest w 40% się czuje samotny, to jest nieźle w ogóle. Bo my mamy, oczywiście możemy być połączeni z książkami, możemy być połączeni z innymi ludźmi, możemy być połączeni z bohaterami fikcyjnymi, historycznymi i tak dalej. To nam da jakąś teorię umysłu, która pozwala nam lawirować, ale my jednak w dużej mierze jesteśmy też odpowiedzialni w jakimś stopniu za poradzenie sobie. To nie jest tak, że jak ja mam impuls, to on się musi wylać, bo inaczej to ja się uduszę, jak on się wyleje. No nie każdy. I dlatego no właśnie, my pracujemy mamy na... różne osobowości, więc no musi dostać ujście, natomiast nie musi się wylać i zalać, nie? Więc to tak, tym nie, bardziej, to jest różnica. Że my wiemy, mając wiedzę na temat emocji, wiemy, że po pierwsze każda wygaśnie, że emocje mają taką swoją tendencję do aktywizowania się,
one są przez jakiś czas aktywne, a potem opadają. Jest to jeden z elementów inteligencji emocjonalnej, czyli świadomości wiedzy na ten temat. W związku z tym to, co ja myślę teraz, albo w zasadzie jak śpiewa Natalia Kukulska, bardziej to czuję niż wiem, to już za jakiś czas będzie w ogóle nieprawda. I czasami wystarczy po prostu przeczekać i zrobić te 10 oddechów, mały spacer i tak dalej. I dopiero wtedy mi mózg podłączy z powrotem do rozumu, bo dopiero prąd wróci do obwodu, bo na razie to ja mam taki pomysł, jakbym go zabił, to będzie najprostsze rozwiązanie. Tak. I to wszystko się wtedy zmieni w moim życiu. Dlatego my też dlatego takie duże baczenie na wysokie emocje jakby kierujemy, bo wysokie emocje nie mają dostępu do strategii długoterminowej. Wysokie emocje szukają rozwiązania teraz, żeby teraz był spokój. Żeby już się wszyscy odczepili. Wysokie emocje nie mają podłączenia pod płat przedczołowy, nie pod tą naszą taką analizę i konsekwencje tego. To jest to, my pójdziemy do jakiegoś piekła za takie uproszczenia, no ale możemy założyć, tak? Możemy założyć, że jeżeli ja uważam, że moje dziecko... Ale rozmawiamy w prosty sposób, nie po to, żeby to jeszcze bardziej... Ale dobra, to w prosty sposób to jest na przykład jedna z przyczyn, dla których zrezygnowaliśmy z kar fizycznych dla dzieci. Dlatego, że kara fizyczna działa bardzo dobrze w krótkim terminie i potwornie w długim terminie działa. Że w krótkim terminie dziecko źle zachowujące się, skarcone na przykład linijką w tym... Mamy zmianę zachowania od razu natychmiast, nie? Nie tylko się przestaje źle zachowywać, ale nierzadko w ogóle się nie zachowuje przez jakiś czas, bo musi przestaje dojść do siebie. Być. Tak. Natomiast po długim czasie koszt społeczny i rodzinny tych kar fizycznych jest w ogóle nie do... No my już wiemy o tym, że te dzieci gorzej się uczą, obciążają całe społeczeństwo, biją wszystkich dookoła, głównie rodziców, co nam niestety od pewnego wieku przeszkadza, bo już się nie możemy obronić i tak dalej, i tak dalej. Są bardziej niestabilne emocjonalnie. To nie jest dobry pomysł, ale emocje, jak jest taki szybki strzał, to mówią, hej, przecież ja wiem, co trzeba zrobić, jak ktoś tak się zachowuje. Nie? Agresja rozwiąże problem. I w wielu innych sytuacjach też. Dlatego właśnie to zwracanie uwagi na nie jest tak istotne. I do pewnego stopnia przyglądanie się sobie jako komuś z zewnątrz i do pewnego stopnia pytanie innych z zewnątrz, zwłaszcza zaufanych osób, albo informowanie się. Wręcz Grecy zakładali, że my wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, żeby być lepsi, bo to inni ludzie prędzej zauważą, że jesteśmy bardziej stonowani, albo wycofani, albo agresywni się zrobiliśmy, albo nie da się z nami pogadać. My jeszcze tego nie widzimy. Wręcz oni zakładali, że ludzie wchodzą na przykład w bliskie związki, czyli przyjaźnie i małżeństwa, po to, żeby się nawzajem rozwijać. Coś, co dzisiaj znowu wydaje nam się jakimś historią nie do pomyślenia. Ja mogę powiedzieć mojej żonie, ty chyba nie chcesz mnie zmienić. Czy jeżeli tak do mnie mówisz, to znaczy, że mnie nie akceptujesz takiego, jakim jestem? To w ogóle nie o to chodzi. My jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi właśnie po to, żeby inni ludzie nas mogli trochę zmienić. Tylko być może te lekcje stały się nieumiejętne. Tak? My mówimy, nie bądź taki. No to jak ja mam nie być taki? Jak ja właśnie taki jestem? Co ja? I ten nos niby jest taka porada od matki, nie? Nie bądź taki. No dobra, no to ale do mózgu nierozpoznawalna, nie? Nierozpoznawalna. Nie bądź, to znaczy co, mam przestać żyć, czy co mam zrobić? Ja nie mam instrukcji, co mam zrobić. Ważna dla nas jest na przykład informacja, jeden z ważniejszych komunikatów emocjonalnych, który uzyskujemy z najbliższego otoczenia, jest, że masz prawo się tak czuć. To my tego często szukamy. Mówimy tak, no ten debil mnie zwolnił. Mówimy, no nie możesz tak innych nazywać, nie? Tak. Ale najpierw, jak ktoś jest w takich emocjach wysokich, to się mu nic nie wyperswaduje. To jest powyżej progu analizy i interpretacji. To jest najpierw masz prawo się tak czuć, bo sytuacja jest taka i tak dalej, i tak dalej. I jakby w tym momencie napięcia trochę trzeba zignorować, że ktoś tak wyzywa innych od przedostatnich. Tylko poczekać, aż emocje opadną i dopiero wtedy rozmawiamy. Albo mamo, ten świat jest taki niedobry, ja znowu dostałem pałę. No bo się nie uczysz, to dostałeś pałę. To nie jest na to pora, tylko tak, że tak, świat jest taki, ludzie niedoskonali, a jednak jest źle. A potem jak już jemy, jest odespane, najedzone i głasknięte, to mówimy, widzisz, może jakoś inaczej to trzeba planować. Może coś, a tak, ale my wiemy, że jest taka domorosła teoria dotycząca progu emocjonalnego, że powyżej pewnego poziomu słuch nam odcina. Nie i pogadasz. Możemy tłumaczyć, nie ma w ogóle rozmowy. I możemy, rozum nam podpowiada, hej, porozmawiaj, ale rozum też nam powinien podpowiedzieć, nie, teraz. Jak nie mów do mnie teraz, tak? Jak tak mówi polska poetka dokładnie, nie? Że to Kiedyś był taki sygnał, bo w mózgu, nie mam tu żadnego, ja tu mam dużo mózgów,
u siebie w pokoju, ale mózgu Jasmin, jest. podrzucisz mi mózg, please? Tak. Bo Tam jest taka potrzebujemy mózg. część, która jest uznawana tradycyjnie za prymitywną w środku, tak? Zwana jest potocznie tak bardzo ładnie mózgiem. O, widzisz, ja też mam gdzieś gadzim. Takim gadzim mózgiem. Tak, ona Czekaj, jest tam o. schowana w środku. Tu. O, tak, ona jest taka w środku. I niektórzy mają taki system, bo on jest pokryty tą istotą szarą, koronową, ale w środku on jest nią tak, muszę się w kamerze zrobić, on jest zakryty, o tu jest w środku zakryty tam w tym. I niektórzy mają taką tradycję rodzinną, że jak czują, że im poszły zawory i teraz jak otworzą usta, to się wszyscy nogą przeżegnają i tylko węże i jaszczurki popłyną i czekają, żeby tego, to pokazują takie, że im odkryło ten mózg, tak? Że ale jestem kora, tu. Tu jestem. Tu, tu i to jestem. Jest znak pod tym nie mów do mnie teraz, bo będziemy się musieli odgrzebywać nie tylko z tego, co już zrobiłem, ale z a tego, co co jeszcze zrobię dopiero zaraz. powiem. Co zaraz, bo już czuję, że mnie odcina powoli i jak się ocknę, to będę na pożarowisku po prostu. Że nie mam tutaj tego, nie mam tak, dostępu do nie, tego, nie mówię nie. stąd. Nie mówię z dorosłego, logicznego Tak. człowieka. I wiesz co, tak jak powiedziałeś, że nie słuchaj, to ja jak rozmawiam z rodzicami i oni właśnie mówią, że no bo właśnie, no bo on mi powiedział, że on mnie nie kocha, jak mu tam postawiłam granicę, nie? Tak. Ja mówię, no i ty tak słuchasz tego nie kocha i w ogóle cały świat ci lek rodzicielski, bo po prostu dziecko cię przestało kochać, nie? Tak. A to tak samo jak dziecko nie słyszy, to my też mamy nie słyszeć słów w danym momencie przez chwilę, tak. Jak mówimy o małym dziecku, tak? I zająć tak. się tym, w czym jestem teraz, tak, bo pogadać tak. możemy później, więc wtedy się nie odcinajmy od emocji, przez chwilę się zajmijmy nimi i nauczmy się je regulować po prostu, bo to chyba to, co nam jeszcze, wiesz co, tak trochę kwiczy, klęka i że jak się zatrzymamy nad tymi emocjami, to właśnie zrozumienie ich i wypracowanie w sobie, jakby w sobie tego, w jaki sposób ja siebie obsługuję, ale też jak inni mogą w tym sytuacji ze mną funkcjonować, daje regulację emocji. No bo chociaż to, co powiedziałeś, nie, jestem tu, to raz jest dla mnie informacja, okej, to może przynajmniej się zamknij, nie, do siebie sama, bo kiedyś bym rzuciła ten potok słów, ale jak już sama daję przed siebie tą rękę, to ja się sama zamykam, a inni nie podsycają niespecjalnie, ale jak gdyby efekt jest taki, że jak ktoś zaczyna mówić, no to jak we mnie buzuje i ja mam trudność z utrzymaniem tego, to te słowa dodatkowo mogą mnie podsycać. To więc jest, to jest tak. taka duża instrukcja obsługi. To jest tak i właściwie to się wszystko opiera na instrukcji obsługi, dlatego że każdy też te narastające w nim emocje takie wysokie czuje inaczej. I my tak, się to jest w często ogóle uczymy piękne. Łapać ten moment, jak one rosną. Czy czujesz, że cię łokcie swędzą? Czy jak niektórzy mówią, że ich dusi, a niektórzy mówią, że aż czują, że ich tak za uszy im zajeżdża. I jeszcze nie wiesz, co się dzieje. Ale już ale to już jest. Coś usłyszałeś. Twoja matka, czujesz za uszami i masz taką myśl w głowie, uciekaj. Bo wiesz, że jak żona czy mąż dokończy zdanie, to to już będzie po wszystkim. Więc szybko tam pod zimną wodę głowę, do drugiego pokoju, wyjść z domu i tak dalej, żeby nie trzeba było zbierać. I tak, ale my wiemy, co się zaraz... To tak. Taka historia, którą my tu teraz opowiadamy, to są lata pracy. To, lata pracy, natomiast lata one się zaczynają w dzieciństwie. Tak, wiesz, ale to dla mnie jest lata pracy, no bo ja musiałam wielu rzeczy się oduczać. Musiałam się oduczyć, tak. jakby musiałam zobaczyć, kiedy się wstydzić, kiedy nie. Musiałam sobie przegadać, że w ogóle to, że czuję i jestem wysoko wrażliwa, no to po prostu tak mam. No jakby nie zawiniłam, że tak mam. Tak. I mnie rzeczywiście zajęło to ileś lat pracy, ale dzisiaj, jak myślimy sobie o dzieciach, to można naprawdę szybciej im pomóc w wiesz, tym samoregulacji i autoregulacji. To nie? Jest idea treningu w sumie, że najczęściej jak dożyjesz, dojdziesz do tego samego, co bez treningu, tylko szybciej, no, a drugiego życia nikt nam nie da. I tak samo z całą resztą. No, możesz się nie uczyć hamować, samochodem się w końcu nauczysz, ale jak pójdziesz na naukę hamowania na lodzie, to się po prostu nauczysz szybciej. Szybciej. I to jakby od niepamiętnych czasów wiadomo, ale na przykład możemy, kiedyś pracowałem z taką osobą, która generalnie miała, nie ujawiając za wiele, kłopot z takim trójkątem
dramatycznym, klasycznym, tak? I kłopot z trójkątem dramatycznym jest taki, że on eskaluje, czyli mamy tam osobę, która uchodzi za oprawcę, uchodzi za ofiarę i uchodzi za kogoś, kto będzie tę osobę ratował. I trik polega na tym, że jak ktoś jest ratownikiem na przykład i trójkąt dramatyczny eskaluje, to on się zamienia w oprawcę, dlatego że w imię ratowania innych zaczyna czynić zło. Co jest zresztą naturalnym procesem w historii ludzkości, bo my najczęściej czynimy zło dla czyjegoś dobra i nam się wydaje, że właśnie... No wiesz, to jest to, o czym mówiłeś, że jak się boję, to się to przeradza w agresję. Dokładnie. Nie? I na przykład oprócz tego, że wyczuwasz ten moment, od czego się u ciebie zaczyna, co już jest i to nie za pierwszym razem nie trafisz, piąty, siódmy, ósmy, zaczynasz powoli mieć, albo co jest mówione, znowu, trzeba to przećwiczyć, żeby to wyłapać, ale to też jeszcze może nie oznaczać u osób na przykład wysokoreaktywnych, że one już będą wiedziały, co z tym zrobić. No, wtedy z reguły nie oznacza, absolutnie. Co ja mogę z tym zrobić, to jest następny etap. Czy ja mam uciekać, czy głowę pod wodę, czy oddychać głęboko, czy nie słuchać, czy odpysknąć coś, czy i tutaj pobiec, trzeba powiedzieć, że dla każdego będzie to inne, co zrobię. Tak. Czyli nie ma tak, że najlepiej jest wsadzić głowę pod wodę, bo na jednego zadziała, a dla jednego to będzie w ogóle masakra, nie? Tak, dokładnie to, co powiedziałaś. My szukamy do siebie instrukcji obsługi. I oczywiście, że my sami wpadniemy na jeden albo dwa pomysły, jak tam liczenie owiec albo rzucanie talerzami, ale po to zaczynamy wtedy drążyć w internetach, szukać narzędzi różnego rodzaju, czy na przykład kontaktować się z takimi ekspertkami jak wy, bo wy macie po prostu wachlarz narzędzi, którymi można w sobie porzucać i zobaczyć, co i nam poszukać, się przyklei. Posprawdzać, nie? I na przykład tak w przypadku tej osoby. I coś w końcu cię jakby przegniesz, zaczniesz widzieć efekty. Jak mówią badacze, to jest 18 miesięcy do 4 lat pracy, żeby do czegoś takiego dojść, żebyś widziała, że efekty są. Więc to nie jest takie, wiesz, to nie jest tak, że pójdziesz raz na siłownię na 10 godzin i se sześciopak zbudujesz od tego. Albo przeczytasz jedną książkę i już albo ogarniesz se emocje, nie? Tak, znaczy mnie ten przykład fizyczny bardzo odpowiada, bo on literalnie pokazuje, że to jednak pracowita mróweczka osiągnie więcej niż spazmatyczny Herkules. No, że to raz pójście na siłownię ci nie zbuduje sylwetki. Nie ma siły. I w przypadku tej osoby, o której opowiadam z trójkąta dramatycznego, dla niej przełomową informacją była właśnie informacja z książki. Ulgę jej przyniosła informacja, że większość systemów, że on jest przewrażliwiony na krzywdę innych jako ratownik i że większość systemów się sama dereguluje. I on powinien odróżniać nauczyć się odróżniać sytuacje, w których ma zareagować, od tych, które go irytują, a nie trzeba reagować, bo się ludzie dotrą. Tak jak czasami się rodzicom mówi, póki krew się nie leje, to się nie wtrącaj w kłótnie tak, dzieci. Tak, no. Daj szansę. Dokładnie. I on powiedział, że to było dla niego bardzo transformujące. Że on, i to wystarczyło. Ale to z książki, no wystarczy, wiesz. Wystarczyło do pierwszego kroku zmiany. Nie? My zawsze zastanawiamy nad tym, czy jakby to przeczytał w pierwszym tygodniu swojej pracy, to czy by to cokolwiek dało. Może tak, może mogłoby nie dojechać. Jakby to, wiesz, to jakby nie wiemy tego, nie? Nie wiemy tego, ale pracował systematycznie, tam ciężko, z tego co przynajmniej deklarował, opowiadał. No doczytywał, widać ewidentnie, bo znikąd by tej informacji nie wziął. Ale w końcu na coś trafił, nie? Bo szukał sposobu i wiadomo, że każdy z nas na tych sposobów jeden, dwa, trzy albo wcale, a ludzkość już jest dość stara i ludzie sobie radzili z tym i można szukać na internecie, zobaczyć, o, to wygląda na coś, co pomoże, buch, rzucamy, nie, jednak nie, to poszukam czegoś innego. Szukam dalej. To nie, a może właśnie tam liczenie trójkami w dół, o, no, tu jest jakiś sens. Zadziałało. Miałem kiedyś, przepraszam, jeszcze jedno powiem, taki pomysł, tylko krótki, bo wiem, że lubimy praktykę. Wiele osób, żeby radzić sobie z emocjami właściwie w takimi silnymi, ich nie werbalizuje. Bo na przykład przychodzi nam też do głowy, że jak co ona ta, albo co on ten ostatni skurkowaniec, ja już wiem, z kim to robiła jego matka. Skurkowaniec, piękne tam, słowo. I tak dalej, nie, jak on się zachowuje. I jak I niektórzy deklarują, że jak nie wypowiadają słów w głowie, czyli nie werbalizują tych emocji, nie wyrażają pogardy wobec innych osób, tylko po prostu te emocje są taką zależy kto, jak je tam, jak taką kulą rozgrzaną czegoś tam, to one szybciej wygasną, niż jak próbujemy je przepinać jeszcze przez rozum, żeby nadać im ładunek bardziej taki racjonalny. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy definiować te obraźliwe zdania, żeby przestać to robić. Bo im więcej obraźliwych zdań, tym my się bardziej denerwujemy tym, co sami myślimy. Tak. Nie? Żeby emocja została czystą emocją, ona tak sobie wtedy
i po jakimś czasie powoli zaczyna z nas wylatywać. I takim dobrym sygnałem jest w tej sytuacji to, że my się zastanawiamy w ogóle, w jakiej sytuacji jest ta osoba, tak? Co się tak nazywa potocznie teorią umysłu. Dlaczego ona mogła tak powiedzieć? Do czego w wysokich emocjach kompletnie nie mamy dostępu? Żadnego. My nie wiemy. Mam powiedzieć, ja tak by zgłupia po prostu, to jest proste. Nie? W tym przykładzie, o którym mówiłeś, to mnie pomagało, no bo ja byłam też uczona rzucania tych słów, nie? Tak ze schematu domowego. I mnie pomogło zarządzanie tym, jak po prostu zaczęłam mówić, bo jestem wściekła. I jak zamieniłam najpierw te takie rzucanie, ty skurkowaniec, tam podałam to zdanie i słowo, na to właśnie, że jestem wściekła, to wystarczyło, że to zrobiłam i jak gdyby ta kula, której ty mówisz, ona od razu malała i szybciej wracał mi mózg. A jeszcze chciałabym, wiesz co, wrócić do tego strachu, o którym mówiłeś, o którym rozmawialiśmy, że ten strach generuje tak naprawdę często gęsto agresję, nie? Tak, zachowania agresywne. Czy to dlatego boimy się strachu w ogóle? Bo wiesz, boimy się, ja zauważyłam, że jak rodzice zaczynają uczyć się swoich emocji, tam pracować z dziećmi, to strach to jest coś, czego nie dotykamy. Bo strach jest, nie wiem, straszny, on tam, czy nie wiadomo, co z nim zrobić, czy właśnie przez to, że on jest agresywny. Jak myślisz, co powoduje, że my się go boimy? Zaraz ci odpowiem na to pytanie, ale najpierw odpowiem na to, że jestem wściekła. Bo to są fajne trzy elementy w tym. Po pierwsze, jestem wściekła, to jest nazwanie emocji. Czyli można powiedzieć, wygląda na to, przynajmniej taki jest stan wiedzy na dzisiaj, że jestem wściekła, bo jakbyś integrujesz cała w sobie informację, w jakim ty jesteś stanie, albo w jakiej emocji jesteś teraz, tak? Jaka emocja tutaj ona sobie jest. Ale to nikogo nie obraża. Więc powiedzenie, jestem wściekła, tam twoja matka robiła to z kozą, to są dwie zupełnie różne rzeczy, nie? Chociaż byś powiedzieli, że to jest ekspresja emocji, ale tu różnica jest radykalna. Tutaj sama podkręcasz swoją agresję, a tutaj nadajesz nazwę czemuś nieokreślonemu, a nadawanie nazwy, czego już uczy pismo, pomaga nam przejąć nad tym kontrolę. Zresztą w każdej religii, jak poznasz imię demona, to tym demonem możesz rządzić. I nawet w bajkach braci Grimm tak było, że jak poznasz imię. A dlatego polska szlachta nie dawała się liczyć. Powiedzieć, jak król będzie wiedział, ile nas jest, to będzie mógł nami rządzić. I wszystko, dlatego, co nazwane, istnieje. Nienazwane nie istnieje. Tak. I to jest zupełnie co innego powiedzieć, jestem wściekła, czy się boję, od twoja matka śmierdziała z kisłymi jagodami, nie? Albo tam prała kolanami w rzece, albo tam ludzie wymyślają różne straszne historie. A jeszcze co innego, niż rzucanie talerzami, co jest w sumie pomocną rzeczą, bo my najczęściej wrzucamy, ale w rzucaniu talerzami, oprócz tego, że jest to kosztowny incydent, i psujemy se meble, a także ścianę, to my często wymieniamy agresję, albo właśnie lęk na wstyd. Czyli jedną emocję zalewamy drugą, bo się zobaczymy, co robiliśmy i to wcale nie powoduje, że ta pierwsza emocja się wypłaszcza, bo my najczęściej, jak wymieniamy na wstyd, to nasza pierwsza reakcja to jest próba znalezienia odpowiedzi, co to się stało, że ja aż tak musiałem zareagować. No aż tak, żebyś spowodowała, że ja aż tak musiałem zareagować? No to nie, to już nie jest moja wina. Bo mój układ nerwowy będzie pracował nad własnym dobrostanem. Nad moją korzyścią. On działa na moją korzyść, tak, no nie na twoją. Ja się już uspokoił. No tak. Więc najprostsza droga taka, żeby zwalić na kogoś, nie? I dlatego, jak mówimy, jestem wściekła, ty taki, owaki, przedostatni oraz rzucanie talerzami, to te dwie są bardzo, to jest wszystko nazywane potocznie ekspresja emocji, ale jedna jest akceptowalna z perspektywy litery pisma akademickiego, a reszta nie za specjalnie pomaga, jak się okazuje, i generuje więcej kosztów społecznych i kosztów otoczenia, niż byśmy chcieli. A teraz, no. Zanim dam ci teraz dojść do tego strachu, to ci podziękuję bardzo, bo przypomniałeś mi drogę od tego rzucania w kogoś do jestem wściekła, bo była droga po drodze i to było rzucanie, ale nie talerzami, tylko jajkami. Piękne. To ja znam takie związki, w których współmałżonkowie kupują semisie do rzucania o ścianę, żeby im przypominało, że
to jest jednak dziecięca reakcja bardzo. I jak teraz o tym powiedziałeś, to ja miałam takie, wiesz, cofnięcie się kamery i mówię, a było coś po drodze, było coś po drodze. Nie umiałam od razu zamienić słów na słowa, tylko wydawałam jeszcze za pomocą rzutów, już wtedy nie mówiłam, tylko rzucałam, a dopiero później nauczyłam się, że mogę sobie tak powiedzieć do siebie, powarczeć, bo też szukałam swojego sposobu, bo jednak jak ja jakby więcej dźwięków tutaj mi w membranie się zbiera, to mnie to szybciej mi się wydostają te emocje. Tak. I no, mówię o tym, żebyście słuchacze i ci, co oglądali, widzieli, że to nie jest kraina mlekiem i młodem płynąca, że jak ktoś popracował, to nie zawsze to było takie, o, zamieniłam sobie w jeden dzień i już, tylko to naprawdę jest droga i uczenie się, i ona bywa wyboista i nie zawsze zamieniam takie niefajne na od razu piękne i kolorowe, tylko czasem mam stopniowanie po drodze, nie? Ona, wiesz, ona jest chyba, wydaje mi się, nawet wyboista, bo no mam wrażenie, że są osoby, które mają z tym mniejszy kłopot, a inne mają większy. Jak powiedzieliśmy, nie do końca wiadomo, która wersja jest lepsza, bo w niektórych sytuacjach jedna, a w niektórych druga. Ale te osoby, które generalnie są takie, to znaczy, że to nie jest proste, jeżeli one są takie dla nich. Bo te, które, dla których to jest proste, to nie interesują się tym wcale. One sobie coś tam postanowiły, albo generalnie są bardzo takie nisko reaktywne. Mało je rusza, mało się w ich życiu specjalnie dzieje. I pomimo tego, że buddyści pewnie by hołubili bardzo takie osoby, no to my też wiemy, że jak to zostanie pociągnięte poza pewną granicę, to się z takimi osobami nie da żyć, bo my próbujemy zwrócić uwagę na nasze troski, a one mówią, że życie jest cierpieniem i to jest jedyny już komentarz do nas. To my nie chcemy mieć takiej żony, która powie, mówię, wiesz co, kochanie, jednak chyba mam jakiś poważny problem zdrowotny. No życie jest cierpieniem, a wszyscy umrzemy, nie? I widzisz, że no ekstra. Więc dlatego to nie są takie proste historie. Na szczęście my nie możemy tych emocji wyrugować. A teraz jeśli chodzi o tę rozmowę o strachu. Strachu. Tak. Bo zadałaś pytanie, dlaczego my się tego strachu właściwie w sumie tak boimy. Wydaje no bo tak się go boimy, bo wiesz, nawet jak zamieniamy go, to... No bo strach jest po to, żeby budzić w nas pewną awersję. Mm-hmm. On jest, to jest jego taka fundamentalna emocja. Niestety strach jest dość tępy i część strachów jest zasadna. Na przykład strach przed tym, że jak się ktoś będzie niezdrowo odżywiał, to szybciej umrze, jest zasadny. Albo pojedzie bez pasów bezpieczeństwa, to jest zasadne. Ale strach przed tym, że jak się wychylimy, to zawsze będzie źle, bywa różnie. Strach przed odwagą, no wiadomo, że jest takie ładne powiedzonko, że bohater i tchórz czują to samo, tylko co innego z tym robią. Więc z jednej strony mamy taki strach, co do którego wiemy, że jest i używamy do tego wielu narzędzi, na przykład czasami w metodach coachingowych pyta się, jaka jest najgorsza rzecz, jaka się może stać, jak to zrobisz. I ludzie docierają do jakiejś tam w ramach procesu rozmowy do najgorszej rzeczy, która się może stać i wtedy się im zadaje pytanie, i co wtedy zrobisz? I się okazuje, że zawsze można coś zrobić. Że to już nie jest takie straszne, tak. Jak tylko wyimaginowane nie wiadomo co w głowie. Jak takie klasyczne stanie przed pokojem, który jest ciemny i wyobrażasz sobie nie wiadomo co tam jest. To mówisz, co może być najstraszniejszego w tym pokoju? No i ludzie opowiadają, co może być najstraszniejszego. Już, jak już wiadomo mniej więcej co tam może być, to wygląda zupełnie inaczej. My też się boimy strachu ze względu na agresję, którą generuje, nie ma się co oszukiwać i na naszą nieracjonalność, którą spowoduje, na to, że nas odkryje, że my się wycofamy albo zrobimy komuś krzywdę przez to, że się boimy. Że to będzie też moment, jak my się boimy, że to jest ten punkt, w którym jest taki nasz czuły punkt, nie? Bo my się boimy, więc tutaj można z tego początku naszej rozmowy, można nami posterować, można nami pomanipulować. Wiesz co, strach jak jest... Jak się boisz, to ty tego nie chcesz. Tak ja ci tym tam coś tym porobię, to ty wywrę na tobie większy wpływ. Ja bym powiedział, że strach jest wyjątkowo dobrym narzędziem do manipulowania. Zwłaszcza my to na przykład widzimy dzisiaj, jeśli chodzi o zdrowie. Zobacz, co się dzieje. My się nie możemy oderwać od mediów, bo ciągle nas się czymś straszy. Najpierw, że na COVID wszyscy poumierają. Potem, że teraz
Ja jeszcze nie jest ten moment, jak opowiadamy, ale jestem przekonany, że jak coraz więcej osób będzie szczepiona, to trzeba będzie znaleźć jakiś kolejny lęk. Się okaże, że te szczepionki to w ogóle też są złe. Trzeba Ale nie będzie na takim poziomie, znaleźć, jak teraz są złe, nadzorować. tylko że nie pomagają, że osoby umierają, że potem mają problemy z płodnością i tak dalej, i tak dalej. To nie dlatego, że to statystycznie tak jest, ale dlatego, że my wiemy, że to, co dla medycyny to jest na przykład 1%, to dla pacjenta jest 100%, bo to ja jestem na to chory i nie wiem, czy to ja będę, a mi co mi obchodzi 99% innych pacjentów. I ponieważ to tak działa, to media to wykorzystują, bo my momentalnie lgniemy i chcemy się dowiedzieć, co z tym zrobić. Drugą podobną emocją, która jest też często manipulowana i na którą też warto zwrócić uwagę, a myślę, że się o tym nie mówi często, ale powiem tak fakultatywnie na marginesie, jest empatia. Empatia jest fajną emocją na poziomie poznawczym i potworem, jeśli chodzi o swoją emocjonalną wersję, i trzeba mieć z nią cały czas kontakt. Empatia powoduje w nas najwyższy poziom agresji, jaki możemy wywołać. Wszyscy, którzy nas będą chcieli mobilizować do agresji, będą bazowali na empatii. Że małe dzieci nienarodzone, że pieski. Ja mogę mieć poglądy liberalne, uważać, że nie wolno krzywdzić innych, bo jedną z wartości liberalnych jest niekrzywdzenie innych. Ale jak ktoś ciągnie psa za zderzakiem, to tego wkurkowańca trzeba po prostu powiesić za jajka tam na drzewie. I to jest to, co robi empatia. Ona w tobie odpala momentalnie agresję od drugiej strony, co nie jest rozsądnym rozwiązaniem z żadnej strony, ale ludzie, którzy to wiedzą, Hitler też budował empatię, zanim napadł na Polskę. Empatię przeciwko komuś, że empatia powoduje, że my nie chcemy na przykład wysyłać, nie wiem, pieniędzy na, nie wiem, na coś tam, na sierocińce gdzieś tam, ale jeżeli jeden piesek wpadł do studni w latach 90. w Teksasie, to zebrał 150 tysięcy dolarów na rekonwalescencję, bo nasza empatia wobec tego jednego pieska nas po prostu powiozła. Dlatego skrajne emocje uchodzą, jak powiedzieliśmy, zaczęliśmy tę rozmowę, w historii świata za coś, czym trzeba zarządzać. I musimy mieć świadomość, skąd to się biorą. Kiedy my je chcemy wpuścić, kiedy chcemy być na Luna Parku, że on mnie, czy ona mnie zaprosiła na randkę, albo jest upojny seks. Ja się nie mogę w upojnym seksie uspokajać, czy ziemniaki kupiłem, nie? Bo oj, oj, chyba mnie poniosło za bardzo. To są takie momenty, że ja chcę, żeby to mną owładnęło. Ale też seks, jakby się nad tym zastanowić, on na tym polega, że jak się mało człowiek zastanawia, to jest właśnie fajne, ale to jest seks takim symbolem wpuszczenia kogoś do siebie. Czasami nawet jakby ktoś patrzył z zewnątrz i z innej planety, powiedział, że to jest obrzydliwe, że to się wpuszcza takimi sposobami, że to ciężko, że w ogóle ludzkość na to wpadła. Ale to musi być takie trochę krnąbrne, przekraczanie granic, pokazywanie, że ta osoba, ja mam do niej takie zaufanie, że ona może wiele rzeczy ze mną zrobić, nawet niektórych takich, że potem nie wolno w telewizji tego pokazywać. I Ale to, to co jest pewien mówisz, to dowód jest zaufania. w jakimś kawałku czasu, nie? Tak jak te Tak, wysokie emocje, ten tak, seks to się nie dzieje. trwa długo, tylko to ma być ten A nie, że ja próbuję cały czas element. w życiu na takich emocjach Tak. przejechać, albo że za każdym razem, kiedy one są wysokie, to one muszą znaleźć ujście, bo nie po Tak. to są wysokie, żeby nie znalazły. Więc właśnie dlatego inteligencja emocjonalna jest o wiele efektywniejszym narzędziem niż taka inteligencja pojmowana tradycyjnie, no bo być może zatrudnią nas ze względu na umiejętności, ale zwolnią na pewno ze względu na charakter z pracy. I jak się innym ze mną pracuje, jak się szefowi ze mną pracuje. Tak, czy ja wiem, kiedy można przerwać, czy nie wiem, kiedy można przerwać, czy wiem, kiedy mogę komuś powiedzieć jakiś korygujący komunikat, czy po prostu jak ktoś zrobił błąd, to zawsze mu trzeba zwrócić uwagę, nie? No to są takie właśnie historie. Miłoszu, rozmawiamy godzinę 12 minut, więc będziemy powoli kończyć. Lądować. Jeszcze raz? Lądować będziemy. Lądować, lądujmy. Dla mnie bardzo dużo ciekawych aspektów poruszyliśmy a propos emocji. I to, co jedno możemy jako podsumowanie powiedzieć, to absolutnie emocje w nas są, u każdego są inne, każdy inaczej je odczuwa. To, co mamy do zrobienia, to nauczenie się nimi zarządzać, z nimi funkcjonować, dobrze z nimi żyć. I mamy taką naukę do integracji ich ze sobą, bo jeszcze pokutują techniki, słowa odcinające nas od tych emocji. I równolegle pamiętajmy,
że to nie zalewanie się nimi pozwoli nam dobrze funkcjonować. No bo w ogóle skrajności nie są same w sobie dobre, nie? Więc jak mamy radość i szczęście, to ta złość i ten smutek po prostu dla równowagi jest nam potrzebny. Jak ja to mówię, i pobiegaj, i usiądź na czterech literach, bo i jedno, i drugie jest po prostu ważne. I tak jak mówiłeś na początku, że ta toksyczna pozytywna psychologia, to takie zachłysnięcie się samą radością i tym, jakby, nawet nie radością, tylko jakiego słowa użyłeś? Optymizmem, toksyczny optymizmem. O, tak, optymizmem. To na tym nie da się, bo to znowuż jest skrajne, ani wybudować zdrowia, ani życia, bo tak jak mówiłeś w trakcie, że różnorodność jest potrzebna, to różnorodność w emocjach też jest potrzebna i ten taki, nie chcę użyć słowa równowaga, bo to nie o to chodzi, żeby to było w równej wadze, tylko żeby istniało i jedno, i drugie, czyli żeby było miejsce na przeżywanie i doświadczanie jednego, i byciu w jednym, i też drugiego, czyli żeby pojawiało się i ten trud, i ten smutek, i przez chwilę to, że jest źle, bo jak tego nie ma, to sam haj nam nie da nic dobrego. I tam może nas ponieść to nasze zarządzanie emocjami, jak będziemy cały czas na haju, bo to nie będzie realistyczne, nie? Tak, właściwie tak. No to tak, tak. Jest takie ładne powiedzonko, że na jednym skrzydle się nigdzie nie doleci. I te emocje, które nazywamy potocznie złymi, a być może lepiej powiedzieć, że one są przykre, są emocjami... Trudniejsze do przeżycia. Tak, są adaptacyjne, czyli one nam się przydają. Acz warto pamiętać o tym, że z jednej strony emocje są relatywnie tępe, czyli bazują na bardzo prostych wzorcach i informacjach. Z drugiej jednak strony emocja pojawia się zawsze w procesie decyzyjnym. I jeżeli się nad czymś zastanawiamy i na przykład dodajemy plusy i minusy, to jest zawsze emocja pojawiła się zanim narysowaliśmy na kartce pionową linię. Ona się pojawia i wtedy jak przetwarzamy świadomie przedtem, a jak przetwarzamy poza świadomie, to też się pojawia. To raczej świadomość jest jakby fakultatywna tutaj. Ona się może pojawić albo nie, no bo jak wybieramy pastę do zębów albo coś i podchodzimy do półki, to się nie zastanawiamy, to jest decyzja nieświadoma, emocjonalna, ale mogą być też decyzje świadome, one zawsze są emocjonalne, więc warto wiedzieć, na co my jesteśmy łakomi, czy na przykład na, nie wiem, kobiety z czerwonymi szminkami, czy na niskie blondynki, czy na hiszpańskich brunetów, czy na produkty z Australii, czy na cokolwiek innego, bo my mamy taką strukturę, która się tego bierze. I też warto, wydaje mi się, żeby chciałem, tak, ja mam taki, wynoszę z tego spotkania myśl, żeby traktować trochę pracę nad świadomością, emocjami, trochę jak pracę na siłowni, że to zajmuje czas i warto używać narzędzi, bo pomagają, że od razu się tego nie zrobić, ale warto, bo jest to wtedy życie lepiej przeżyte, nawet jak trochę dygniemy tymi emocjami, to warto. I że warto być może też rozróżnić emocje wysokie od niskich, bo wysokie zawsze nas wystawiają na naiwność i pomimo tego, że często je lubimy, bo albo uważamy, że są oczyszczające, albo uważamy, że nas niosą w siną dal, to warto zawsze się zastanowić, czy my chcemy, żeby to teraz miało miejsce, czy to nam pomoże, czy nie. Jak jesteśmy z jakąś fajną osobą, gdzieś tam coś robimy, czy osobami, to być może warto, ale ciężko na tylko takich momentach budować szczęście w życiu, bo ich jest za mało po prostu. Dlatego więcej zbudujemy szczęście w życiu na niższych pozytywnych emocjach, na takich drobnych przyjemnościach, które mamy, tam kawa, herbata, śniadko, jakieś tam miźnięcie się i tak dalej. I w drugą stronę też. Niestety jest to taki lubrykant społeczny, często wykorzystywany przez oszustów, którzy będą próbowali najpierw podnieść nasze emocje, a potem spowodować, żebyśmy podjęli decyzję. I na każdym szkoleniu sprzedażowym się to mówi, że bez emocji nie ma sprzedaży. Nie ma sprzedaży. Tak, to dokładnie tak jest. Mając oczywiście
w założeniach, że bez wysokich emocji najchętniej nie ma sprzedaży. Jak się komuś coś spodoba, to już nie pyta o cenę, bo ten samochód to on do mnie mówi. Nie? I jak nagle zrozumiałem całym sercem, tam się takie różne historie szlachetne, i wtedy sprawdzam, no jak sercem pan zrozumiał, to ja pana rozumiem. Ta jasne, nie? No i tak sobie gadamy. Dlatego te wysokie i niskie też są ciekawym rozróżnieniem, ale no właśnie, narzędzia są przydatne. Warto znać nomenklaturę, warto odróżniać, obserwować siebie, ile czasu nam zajmuje, zanim nam przejdzie, żebyśmy mogli wrócić i porozmawiać już jakoś inaczej i pracować nad sobą. I tam gdzieś umrzemy po drodze, próbując, tak stosując regułę tego tragicznego optymizmu. Ale i tak całe otoczenie na tym skorzysta i my też. Bo jest to o wiele bardziej zasadna praca niż praca nad inteligencją taką tradycyjnie pojmowaną. Moim i waszym gościem był Miłosz Brzeziński. Rozmawialiśmy o emocjach. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Schodzimy z anteny. Proszę cię, pozostań jeszcze, bo sobie jeszcze pozostań na linii. Pozostań na linii, a my żegnamy się z wami. Do usłyszenia do następnego live'u. Dziękuję, że byliście z nami. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy.